Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywamy nowy film dla was, tak? Ekipa idzie fotograficzno-nagrywająca i dzisiaj dojechaliśmy do wodospadu. Piękny wodospad Celia Landsfoss. Pod tym wodospadem, jak widzicie, chodzą ludzie, można iść, ale my się nie ubraliśmy na taką pogodę, ponieważ wszędzie jest pełno wody, jest deszcz i trzeba mieć specjalne ubrania wodoodporne, najlepiej takie na deszcz. To później widzicie, mamy dwa następne kolejne wodospady. Do jednego właśnie tamtego dalszego wodospadu, żeby się dostać, to trzeba przekroczyć rzekę i on jest taki ukryty, bardzo magiczny wodospad. Piękne miejsce, teren jest cudowny, ale dzisiaj jest chłodno, a nawet jest zimno. Ale samo popatrzenie się na wodospad powoduje duży relaks. Zobaczcie, jak tam ludzie idą. O tam. I ta woda cała leci na nich, gdyż nie są przygotowani, nie ubrali się odpowiednio. A my spróbujemy kawałeczek wejść tutaj do góry, zrobić zdjęcie. Idziemy? No, chciałam jeszcze wam powiedzieć taką rzecz odnośnie butów, że moje nowe buciki, te, które mnie obcierały, o te, jak widać, potraktowałam je tak dosyć brutalnie wczoraj, ponieważ odkryłam, co mnie obciera. Otóż obcierał mnie szef w środku w bucie i wzięłam zwykłą łyżkę, którą jemy zupę, i nie tą stroną, którą się je, tylko tą drugą, którą się trzyma, i po prostu przejechałam parokrotnie po tym szwie i powiem wam, że pomogło, jest bardzo dobrze i już teraz nie jest tak takie ostre, po prostu krawędzie nie są takie ostre, jak były wcześniej. No i co? Gdzie my idziemy teraz, tak? Na drugi wodospad idziemy, tak? I co tam będzie na tym wodospadzie? A ja nie wiem. Aha, no to zobaczymy. Tam jest taka dziura i trzeba zawsze wodą przechodzić do tego wodospadu, także my tam raczej iść nie będziemy. Przepiękna, czysta, krystaliczna islandzka woda pochodząca prosto z lodowca. Zobaczcie, jak czyste to jest, że to co najmniej ma pół metra głębokości, a po prostu kamienie tak wspaniale widać, żeby się chciało tutaj wskoczyć. No lepiej nie wskakiwać, bo jest to woda lodowata, ale taką wodę można spokojnie nabrać sobie do butelki i napić się tej wody, ponieważ właśnie Islandia z tego słynie, że woda tutaj jest bardzo czysta, najczystsza na ziemi woda i ona bardzo dobrze smakuje. Bardzo ładne kwiatki rosną na środku rzeczki. Przyroda budzi się do życia, no i właśnie tak jak szukaliśmy ostatnio wiosny, to dzisiaj już ją mamy, w sumie mamy lato, tak? Zimowe lato mamy. Jest zimno, bo jest około plus 5. Tamte białe punkty na górze to są ptaki, siedzą i pewnie jaja wysiadują. Teraz już jest sezon właśnie, że ptaki jaja wysiadują. A my idziemy dalej. Idziemy do jaskini, w której płynie wodospad. I tutaj mamy właśnie ptaszki, mewy prawdopodobnie. Chociaż nie wiadomo, co to jest. Tak naprawdę może to kryja. Nie wiem, białe są ładne. Składają jaja, góra jest
duża, potężna. I my sobie tak maszerujemy. A tam w tle te właśnie skały, jest to wyspa Vestmanna Eyja, oddalona od Islandii o chwilę, nie wiem dokładnie o ile, ale na nią się płynie promem i tam mieszka około 17 tysięcy ludzi. W roku 1973, jak wybuchł wulkan, to zalało jedną, bodajże trzecią wyspy. Dokładnie nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić te informacje, ale właśnie jak wylała się lawa, to bardzo dużo mieszkańców wyruszyło w stronę Reykjaviku, już nie chcieli tam mieszkać, po prostu bali się. Jedna, może trzecia właśnie mieszkańców została na wyspie. I tak ludzie mieszkają dzisiaj z wulkanem, który nigdy nie wiadomo, kiedyś na pewno wybuchnie. Są pierwsi amatorzy namiotowania, kempingowania. Odważni są, jest zimno. Ja bym chyba zamarzła teraz. Nie, nie. A my, ty nie? Nie. Nie zamarzłbyś? Nie. No ja bym zamarzła, a my idziemy tam, widzicie, wodospad jest. Na pewno pod niego nie podejdziemy, bo raczej się nie da podejść. Na ogół tam było bardzo dużo wody, ale też było zawsze bardzo dużo ludzi. I niestety przez ten cały wirus na Islandii nie ma turystów i jest bardzo kameralnie. Jest bardzo kameralnie, jest tak jak było kiedyś za dawnych czasów, kiedy podróżowanie właśnie było fajne, bo tylko się Islandczycy spotykali między sobą i przechodząc, taka kultura jest powiedzieć sobie dzień dobry. Deszczyk pada? No. Widzicie, tutaj właśnie trzeba zejść. My tam dalej nie będziemy iść, ale tu mogę wam pokazać tyle o... No, tyle wam pokazałam i tak wygląda właśnie wodospad w jaskini. No, jesteśmy w takim domku, w którym jest łazienka i można załatwić to, co trzeba załatwić. Tutaj mamy dwie praleczki, można sobie wyprać rzeczy. Trzeba za nie zapłacić oczywiście 500 islandzkich koron za jedno pranie. No i można też sobie coś zjeść, przygotować, widzicie, kuchnia jest. Także kempingi na Islandii nie są takie straszne. A my szukamy naszego samochodu i jedziemy sobie dalej w stronę Viku. Przejdziemy zobaczyć jedno miejsce. Są prysznice, łazienki. Trzeba zobaczyć, jak to wygląda właśnie. Tak się podróżuje po Islandii. Widzicie, są łazienki, tak? A prysznic też na monety. Ale jest czysto. Także nie ma na co narzekać. Jeśli chodzi o właśnie tu, wszystko jest. Idziemy, tak, już jedziemy dalej, ale to jako ciekawostkę nagraliśmy, że można się właśnie wykąpać na takim pustkowiu i podróżować po Islandii. Szybki jeszcze przystanek tutaj na mapy i właśnie możemy wam pokazać, ja mogę wam pokazać, że my jesteśmy tu i Vestmanna Eyja jest o tutaj. I to jest właśnie ten odcinek, gdzie prom płynie i zabiera ludzi. Też jest lotnisko. I co by tutaj zobaczyć? Można było jeszcze, jak budowali most, którym myśmy tu przejeżdżali. Budowa tego właśnie mostu. A czy jest Vestmanna Eyja? Nie wiem, czy jest Vestmanna Eyja. Na razie jest pokazane właśnie, o, zobaczcie, w 2010 roku, jak lodowiec się topi na wiosnę. Później strasznie dużo wody i tych skał, tego wszystkiego z lodowca się odrywa i zrywa nam mosty tutaj, także to jest praktycznie co roku były takie przerwy. Widzicie, tu jest właśnie wodospad, pod którym byliśmy. I takie coś jest dość często na Islandii. Czasami gorzej, czasami lepiej. Ale właśnie na to idzie dużo, dużo pieniędzy. Zobaczcie, jaki śmieszny koń. Zobaczcie, jaki śmieszny koń. I o, i zobaczcie, jak chodzą owce właśnie po lodowcu. Owce po lodowcu chodzą, także widzicie,
posiadanie owiec może być niebezpieczne też dla ludzi, którzy się nimi zajmują, bo później trzeba te owce ściągać. O, przed nami wielki ptak, lundi, maskonur, puffin. Po polsku maskonur, po islandzku lundi, po angielsku puffin. I słynna wyspa Vestmanna na Eyjark, którą właśnie przed chwilą wam pokazywałam. Zobaczcie, tutaj jest właśnie 1973 rok, kiedy wulkan wybuchł. Też tutaj odbywają się koncerty, które są raz w roku na Verslumana Helgi, czyli na dzień pracownika, dzień sprzedawcy, i wtedy jest długi weekend, pierwszy weekend sierpnia, 3 dni. A sama wyspa o tak wygląda. Jak widzicie, tam mieszka, ja myślę, tam mieszka z 17 tysięcy ludzi, do końca nie jestem pewna ile. No, także widzicie, Reykjavik jest o tam, a my jesteśmy sobie tu. I jeszcze do tego wszystkiego mamy za tymi górami naszymi park Thorsmörk, który znajduje się, jak pojedziemy tam, dalej. I trzeba bardzo uważać właśnie w takim parku, ponieważ tam nawet jakiś czas temu turystka po prostu zrobiła błąd i zabiła się samochodem. Także jak to bywa na Islandii, trzeba bardzo uważać w różnych miejscach, bo różne niebezpieczeństwa tu czyhają. Trzeba mieć to na uwadze, pamiętać zawsze, żeby nie szaleć. Jesteśmy w nowym miejscu. Zobaczcie, jaka piękna góra, schody. Zaraz będziemy się po nich wspinać. I przed nami przepiękny wodospad Seljafoss, jedna z głównych atrakcji tutaj Islandii. Tęcza, która wydobywa się z wodospadu, legenda głosi, że do rzeki tutaj, znaczy do rzeki, tutaj do tej wody w wodospadzie wpadł pierścień i właśnie od tego pierścienia, od kamienia pierścienia odbija się, kolory się odbijają właśnie w postaci tęczy. No, a my... Tak, tutaj razem jesteśmy. Tak? I właśnie i wybieramy się na tą górę tam, tak? Idziemy na tą górę. No, idziemy. No, to zaczynamy iść. Oto nasze schody. Schody. Piękne schody do nieba. No i paszerujemy. Oj, będzie ciężko. Idziemy. Ale przed nami... Au, dużo jeszcze do przejścia, tak? A to jest zwykłe chody na szczęście. Co jest? A to jest na szczęście zwykłe chody. Tak, na szczęście zwykłe schody są przed nami. Ojej, ciocie noga boli. Sam idziesz? Dobra. Przed nami zwykłe schody. Piękny widok. Weszliśmy kilka wielkich schodów stromych i zmierzamy dalej. Tak, bardzo wysokie. Dajesz radę? Dobra. Mam się na rękę. Dobra. Idziemy. Idziemy powoli, żeby nie stracić energii. Bo jak będziemy iść szybko, to myślałam, że tam owieczka jest, a tam pies jest. Zobacz. Ktoś z psem wszedł. Zobaczcie, tam ktoś wszedł z pies z psem. Idziemy dalej. Uważaj, bo to się niektóre schody telepią. Już nie sturlał. Jesteśmy dość wysoko. Pokonaliśmy sporo schodów. Ale... A tam są. Jeszcze mamy dużo schodów do wykonania. Idziemy. Nawet dobrze nam to idzie. Z małymi przystankami oczywiście. Ale dobrze jest. Idziemy, maszerujemy. Przepięknym widokiem, którego my nie widzimy. Jeszcze trochę do góry. Zaraz będziemy. Udało się. Jesteśmy na samej górze.
przed nami cudowny widok i wiatr. Idziemy zobaczyć wodospad z góry. No idziemy. Przepiękny widok, stoimy w deszczu. Przepiękna tęcza, podwójna tęcza, także jest bardzo ładnie. Ptaki, właśnie dronami nie można latać ze względu na ptaki. A my stoimy na takim pomoście, który jest dość przerażający pewnie dla niektórych, ale powiem wam szczerze, że nie jest tak tragicznie, jakby się wydawało. Jest to stabilne, zbudowane, żeby jakąś tam tonę czy dwie udźwignęło, ale widok jest niesamowity. Przepięknie jest, cudownie. Jesteśmy na szczycie wodospadu. Widzicie, tak wypływa daleko, daleko z gór, z lodowca wodospad. Tu też widać tęczę. A cały wodospad mamy o tu, ten nasz mostek, na którym przed chwilą staliśmy. I jakby tył wodospadu. Przepiękne miejsce. Trzeba naprawdę bardzo uważać. Woda błękitna, wspaniałe kolory, niedługo będzie zielono, także będzie cudownie. Co, jak wycieczka? Fajnie. Fajnie? Co ci się podoba? Tęcza. Tęcza ci się podoba. No właśnie, mi się też podoba tęcza i te widoki, które są przecudowne. Zobacz. Przepiękna, czysta woda, głęboka. Na pewno głębsza jak metr, jest bardzo daleko, chociaż to stąd nie wygląda. I jeszcze tutaj mamy taki malutki wodospadzik. I przepiękny szum wody. I tutaj trzymamy się za rękę, tak, żeby nic nie było. Ale tu jest przepięknie. Piękny wodospad Hesta Vatspots. Koński wodospad. Niesamowity, przyznacie. No to kochani, w końcu schodzimy na dół. Koniec właśnie naszej przygody tutaj na górze. Zobaczcie, jaki piękny tam śnieg jest. Dopiero teraz go sama zauważyłam. Wieje wiatr, jest przepięknie, a my zmierzamy ku... Tam taka jest skała z dziurą, Dyra Holej. I my właśnie jedziemy sobie tam. A póki co, musimy bezpiecznie zejść. Zeszliśmy licząc schody, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tak już będę w nocy się budzić i słyszeć 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Teraz zostały nam już takie malutkie schodki, które są bardzo wysokie. I niebawem jedziemy dalej. Ale jedziemy po jakichś wertepach. Piękny widok. Pojechaliśmy sobie na jakąś boczną drogę. Jesteśmy w okolicy Wiku. Tutaj widać lodowiec. Mýrdalsjökull chyba. A droga, jak widzicie, da się przejechać. Kamienista. Jesteśmy w przepięknym miejscu. Czarna plaża. Tak, mewa. Przepiękna mewa, tak? Wszystko jest przepiękne dzisiaj u cioci. Ciocia Wenus wam tu pokaże, proszę bardzo. Piękne właśnie skały, jakie one potężne są, wulkaniczne skały. Wyżłobione przez lodowce, które poruszając się wyżłobiły takie dziury. Ale zobaczcie, tu taka sobie siedzi ładna mewa. Pewnie wystraszona nami. Ale widok, który rozpościera się, jest niesamowity. I tam widać
i tam widać Westmanaeja, wyspę, którą wam przed chwilą pokazywaliśmy, jak byliśmy pod wodospadami. Tam też jest latarnia i z drugiej strony jest też całkiem bardzo ładny widok. Jak widzicie, są właśnie skały, które wystają z morza, z oceanu. Wszędzie jest czarna plaża i te kolory, brązy, zielenie, to są właśnie takie kolory Islandii. Kiedyś swetry islandzkie były właśnie w tych barwach, ale jest to tak niesamowite miejsce, że ja już widzę, że gdybym umiała malować, to obraz namalowany w tym miejscu byłby przecudowny. I tam widać tą skałę, taką jaskinię, widzicie? To tam się właśnie dużo turystów wybiera zawsze na zwiedzanie tej czarnej plaży. Tutaj fajne kamienie są na tej plaży i przy tych skałach to wszystko widać. Także jak widzicie, jesteśmy w naprawdę impresyjnym, wręcz bym powiedziała, miejscu. A zauważcie jedno, jest przepiękny dzień islandzki, w którym nie ma ani jednego podmuchu wiatru w tej chwili. Woda jest jakby... Tafla wody w ogóle jest niewzruszona, jest to bardzo rzadkie. I gdyby człowiek nie wiedział, że jest zimno, to by się nabrał. Jest niestety chłodnawo, plus może 7 jest stopni, ale wam powiem, jest ciepło, jak się stoi w słońcu. I lodowiec, który jest właśnie niedaleko nas, ochładza tutaj klimat. Także na tej plaży nie można się opalać, ponieważ to wszystko jest zimne, to jest Islandia, także to nie wygląda tak. No, przeszkadzamy już, to sobie idziemy, dobrze. Przed wami piękne skały Dyrhólaey. Zobaczcie, ile ptactwa tutaj mieszka. A woda jest bardzo spokojna dzisiaj, wygląda to przecudownie. Popatrzcie sobie chwilę. Jesteśmy na słynnej plaży Reynisfjara. Widzicie, czarny, powulkaniczny piasek jest. I dlaczego słynna? Dlatego, że te fale tutaj są bardzo zdradliwe. I już nie jednego, no jak to się mówi, może nie odda ofiar, już nie jedna osoba, że tak powiem, zatopiła się, może wciągnęło tą osobę. Ponieważ tu widzicie taką grotę bazaltową, która przyciąga właśnie tu na tą plażę turystów. Z drugiej strony mamy fale, które są niby może jest gładkie, fali nie ma, a jak widzicie, fala nagle się pojawia. I tam dalej, gdzie stoją ci ludzie, jest jeszcze jedna grota, do której można właśnie wejść. I w pewnym momencie fala potrafi być tak duża, że po prostu rozbija się tu o te skały i wciąga ludzi. Nie zdążycie po prostu uciec przed falą, więc
nie ma po prostu, lepiej żeby po prostu tutaj nie podchodzić. Ludzie dużo się nie słuchają, są ostrzeżenia, wszystko jest. Niestety ludzie się nie słuchają, nie przestrzegają tych ostrzeżeń. Tam widzicie taką brązowy, taki trójkąt, skarpę. To w zeszłym roku jakoś we wrześniu oberwało się właśnie z góry i spadło. Także tam nie wolno chodzić, tam ludzie chodzą, nie zwracając uwagi w ogóle na ostrzeżenia. Przepiękne są te kształty, które natura wytworzyła. Dlaczego bazaltowa? Dlatego, że to właśnie jest lawa wulkaniczna, która w pewnym momencie było zlodowacenie i po prostu zamarzła i popękała. I tak to właśnie ukształtowało takie przepiękne kształty, właśnie, które my dziś możemy oglądać. Miejsce jest bardzo ładne. Powiem wam, jak widzicie, nie ma turystów w tej chwili. Na ogół tutaj jest po prostu bardzo dużo turystów i jest kameralnie, naprawdę jest kameralnie. Powiem wam, że cały czas słychać język polski, jako ciekawostka, jest niedziela, więc dużo ludzi po prostu też postanowiło pojechać i pozwiedzać Islandię. Kamienie, które tutaj są, bardzo mi się podobają. Zobaczcie, jaki okrągły, fajny kamyczek. Bardzo ładne te kamienie tutaj są, ten mi się bardzo podoba. I to są właśnie takie kamienie, które wam powiem, że mogą służyć nawet jako kamienie do masażu. To jako ciekawostkę mogę powiedzieć. Są to fajne te kamienie, bardzo mi się podobają. No, Wenus się zdecydowała jednak pójść tu, gdzie nie można chodzić. Piękne miejsce. Kształty niesamowite. Zobaczcie, jak wygląda bazalt. Fajny, ładny, popękany. Oczywiście wygłaskany już przez wszystkich jest. Ale jest fajny. Bardzo ładny. Jest moc. Zobaczcie, jakie piękne wyrzeźbienie jest właśnie bazaltowe tutaj w tej jaskini. Zupełnie jakby się było w jakiejś operze. Niesamowicie natura ukształtowała widok, który możemy dzisiaj oglądać, który ma, ojej, nie wiadomo ile. Islandia jednak sama powstała ileś milionów lat temu. Także można wnioskować, iż te skały mają właśnie tyle lat. Piękne są. Woda jeszcze z nich wycieka. No tak. I to jest właśnie to, co przyciąga turystów tutaj, nie zważających na wodę, która może się tutaj wlać i porwać nas. Jesteśmy w Wiku i właśnie chcę wam pokazać przepiękne miasto, przepiękny widok. Słynny kościół z Wiku, widoki, które są na zdjęciach, na obrazach. Właśnie są z tego miejsca, w którym stoję teraz. Ja się z wami tutaj żegnam. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. A ja wam jeszcze pokażę, jaki piękny widok jest tutaj. Daleko, daleko rozchodzi się plaża i jest miasto. I wyjazd z miasta. Niesamowite miejsce.